Audioteka Apologetyczna przedstawia Ksiądz Felix Cozel Jest Bóg Rozumowe dowody na istnienie Pana Boga Słowo wstępne Gdym sobie zamierzył, ażeby Wam, czytelnicy mieli, napisać książeczkę na to pytanie, czy jest Bóg, powiem, strach mnie ogarnął. Że mogę tym może w jakiejś duszy wierzącej niepotrzebne wątpliwości i pokusy obudzić. Ba, nawet te obawy podsunęli mi niektórzy inni poważni kapłani, przed którymi z moim zamiarem się zwierzyłem. Ale po głębszym zastanowieniu i rozwadze, zdaje mi się, że ta obawa jest niesłuszna. Wszak sam wielki doktor kościoła, święty Tomasz Zakwinu. To samo pytanie i w tej samej formie sobie i czytelnikom stawia. Cały ogół polskiego naszego społeczeństwa wierzy gorąco w Boga i dałby się za tę prawdę, jak to mówią, porąbać. Nie dlatego więc to piszę, jakbym wątpił o głębokiej wierze i przekonaniu waszym. Ale w myśl świętego Pawła, wiara nasza ma być rozumna. Aby wiara nasza była rozumną, nie dość ślepo wierzyć, lecz każdy chrześcijanin powinien i wiedzieć dlaczego wierzy i na jakich podstawach jego wiara się opiera. A zarazem, ponieważ wrogów i przeciwników wiary niestety wszędzie dość pełno, nie tylko po miastach, ale nawet już i po wsiach, co jad, niewiary i wątpliwości w duszę wszczepiają. Więc każdy powinien wiedzieć, jak bezpodstawne i głupie są wątpliwości i zarzuty tych bezbożników. A tym samym, gdyby ci wrogowie Boga i do ich duszy te zatrute strzały ciskali, aby te strzały nie tylko im nie zaszkodziły, ale tym silniej od nich się odbijały i przeciwników raziły. A nawet i dla głęboko i żywo wierzących. Jasne poznanie tej zasadniczej prawdy i utwierdzenie się w niej jest potrzebne. Bo są chwile w życiu ludzkim pewnego jakby zaciemnienia i zamącenia, w których mimo woli jakieś wątpliwości w duszy się obudzają. I podobnie jak nieraz obłoki i chmury zakrywają słońce jasno świecące, że go nie widać, tak te chmury wątpliwości zakrywają i najjaśniej poznaną prawdę. Dlatego chciałbym, aby ta prawda, że jest Bóg, każdemu w całym życiu tak jasno jak słońce świeciła. A jak w chwilach, kiedy obłoki słońce zakryją, nie wątpimy, że słońce jest i że znów zaświeci, tak abyśmy w chwilach takich pokus zawsze na Boga, jak na jasno świecące słońce, pamiętali. Oto powód i cel mego pisania. Chcę tę wiarę w Boga. W wierzących duszach utwierdzić i rozjaśnić, a biednych zbałamuconych, co wmawiają w siebie i drugich, że w Boga nie wierzą, chcę przy pomocy łaski Boskiej pouczyć i oświecić, aby swój błąd poznali, i prawdę pokochali i przyjęli. Panie Boże, dopomóż mi do tego. Rozdział pierwszy. Kto mówi i wierzy, że jest Bóg? A kto i dlaczego mówi, że Boga nie ma. Jest Bóg. Wierzyli i wyznawali ludzie od początku świata. Wierzyli i wyznawali przez tyle tysięcy lat Żydzi, doznający szczególnej opieki tego Boga nad sobą. I wierzą w niego i wyznają go po dziś dzień. Jest Bóg. Wierzyli i wyznawali chrześcijanie przez dziewiętnaście wieków. Przez dziewiętnaście wieków z ust i serc milionów i milionów chrześcijan dzień w dzień płynęło to apostolskie wyznanie wiary. Wierzę w Boga, Stworzyciela nieba i ziemi. Po dziś dzień wierzą i wyznają tego Boga żywego wszystkie narody. Kilkaset milionów katolików rozproszonych po całym świecie, a z nim razem i setki milionów choć heretyków lub schizmatyków, ale w Boga wierzących. Jest Allah, Bóg. Gorąco wierzą i żywo wyznają razem z chrześcijanami miliony ludów pogrążonych w błędach Mahometa. Jest Bóg. Wierzą i wyznają nawet te niestety jeszcze dziś najliczniejsze miliony pogan w Azji, Afryce, Ameryce i Australii, zostające jeszcze w ciemności pogaństwa. Miliony Chińczyków, Japończyków, Indian, kafrów itd. Choć mylnie go sobie przedstawiają. Już pogański filozof Platon powiedział: że znajdziesz miasta bez murów, bez króla, bez książek, bez pieniędzy, bez praw, ale nie znajdziesz miasta bez świątyni, bez modlitwy, bez ofiary, bez Boga. Nie ma Boga, mówi garstka niewierzących, od wiary odpadłych, bezbożników. Ateuszów, rozpustników, zbrodniarzy, którzy od dziecka przez długi może czas w tego Boga wierzyli, Jego wyznawali, Jemu cześć oddawali, do Niego się gorąco i pokornie modlili. A potem niestety popadłszy w grzechy najszkaradniejsze, i nie chcąc z nich powstać i ich porzucić, aby tym śmielej i spokojniej grzeszyć mogli, Boga porzucili i Boga się wyrzekli. Naprzód występnym swym życiem, a potem i ustami. Bluźnią wmawiając w siebie i drugich, że Boga nie ma, aby nie być w rozsterce i niezgodzie z własnym sumieniem i życiem, aby tym śmielej grzeszyć i dogadzać swym namiętnościom. Tak też nieraz, co gorsza, usiłują to niby przekonanie swoje i drugim podsuwać, i w drugich wmawiać. Nie dowodami, bo tych prawdziwych nie mają żadnych, ale tylko prostym, gołosłownym twierdzeniem, że Boga nie ma, że Boga księża wymyślili. I tacy jeden za drugim, bez namysłu i zastanowienia się, nierozumnie powtarzają, Nie ma Boga. I myślą, że oni sami najmędrsi, że prostym przeczeniem Boga skasują i zniweczą. Ach, iluż to młodym, lecz niestety bardzo już zepsutym, mówiłem i ja, a ze mną pewnie wielu kapłanów. Synu, popraw się, porzuć swe nałogi, bo jak ich nie porzucisz, to porzucisz spowiedź, a potem i wiarę. Oto droga, którą się dochodzi do porzucenia wiary i Boga. I nie jeden co to czyta, jeśli zechce być szczerym, to musi przyznać, że tą drogą i on do utraty wiary doszedł. Jeszcze jest i druga droga prowadząca do bezbożności. Nauki religii, katechizmu nie uczyło się. Książek, co by wiarę oświecić i utwierdzić mogły, nie czytało się. A książek złych wierze przeciwnych czytało się wiele. I cóż dziwnego, że potem nie jeden wiarę stracił. O takich już dawno prorok pański w księdze Psalmów powiedział: rzekł głupi w sercu swoim. Nie masz Boga. Bezbożni mówili: Bogu, idź precz od nas, wiadomości dróg Twoich nie chcemy. I w Księdze Mądrości, mówi mędrzec Pański: Głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga, z dóbr widzialnych nie zdołali poznać tego, który jest. Patrząc na dzieła, nie poznali twórcy. Może Boga i nie ma potrzeptuje nieraz niejednemu w okazjach i pokusach do grzechu, głos jakiś wewnętrzny, zły duch, w chwilach zamącenia i ciemności duszy. Gdy czy to siła namiętności, czy zepsucia i zgorszenia, czy osłabienia i zwątpienia, podniecają i pobudzają nas do złego. Ach, ileż to osób nawet i pobożnych, na to mi się żaliło. Może nie ma Boga. Przychodzi może niejednemu na myśl wtedy, gdy tyle razy słyszy w warsztatach, a nawet i biurach od ludzi niebyuczonych, a może już i starych, którzy spełniając czynność szatana i kusiciela, usiłują w drugich wmówić, że nie ma Boga. A więc jedni, i to ogół całego świata, i to najzacniejsi i najmędrsi, a wśród nich tylu męczenników i świętych, mówią i wierzą i wyznają, że Bóg jest. I całe ich życie świadczy o tym, bo dlatego Boga żyją, Jego czczą i wielbią, Jego się boją, dla Niego cierpią i dla Niego najcięższe nawet ofiary ponoszą. A nieraz i z własnego życia dla Boga oddanego wśród najsroższych męczarni i katuszy jak tylu męczenników, i to przez tyle wieków. A drudzy i to maluczka tylko garstka i przeważnie młodych i niedoważonych głów, najgorszych obyczajów, rozpustników, zbrodniarzy, czyhających tylko na wyzyskanie każdej okazji do złego, mówią, że Boga nie ma. I ci nawet nie zawsze i niedługo tak mówią, ale zwykli tylko póki młodzi, póki im pstroi pusto w głowie, póki wre i szumi namiętność póki pogrążeni w występkach, zwłaszcza nieczystych. A niechno się ustatkują, niechno bieda, nieszczęście lub choroba przyciśnie ich lub drogie im osoby. A najbardziej niechno im śmierć w oczy zaglądnie. To ci sami, niby niewierzący, najczęściej wstydzą się tego gadania i swej niewiary. Biją się w piersi, Boga wyznają i wzywają, do Niego się modlą i Jego przepraszają. Czy nie tak? Pozytywista francuski, sławny uczony Lite, długi czas w Boga nie wierzył, ale gdy mu śmierć w oczy zaglądnęła, Boga uznał i z Bogiem się pojednał, i z Bogiem pojednany szczęśliwie umarł. Smutnej sławy filozof francuski Voltaire, który tyle złego swoim wpływem zrobił, długi czas również Bogu i Chrystusowi bluźnił. A gdy był bliskim śmierci, o kapłana prosił, by się z Panem Bogiem pojednać. Lecz niestety przyjaciele jego, a raczej najwięksi wrogowie, kapłana do niego nie dopuścili. I on w rozpaczy strasznej smutnie życie zakończył. Dziś już wie, że Bóg jest, ale niestety za późno. Znam jednego lekarza bardzo zdolnego i uczonego który, jak mi sam wyznał, mając lat osiemnaście, zupełnie zwątpił w wierze przez złe życie. Ale Bóg się w duszy jego odzywał i głos w duszy mu powiedział, Szukasz prawdy, idź do źródła prawdy. Choć w nic nie wierzył, wstąpił do seminarium kleryków. Gdy przyszła pierwsza spowiedź w seminarium, nie wiedział, co zrobić. Głos mu w duszy powiedział, Szukasz prawdy, mów prawdę. Poszedł do spowiedzi i wyznał, że w nic nie wierzy. Spowiedź trwała trzy godziny. Od spowiedzi wstał nawrócony, wierzący, skruszony i łzami zalany. Na pamiątkę zawiesił srebrne wotum u ołtarza Matki Boskiej. Odtąd przez sześć lat czyste prowadził życie. Po trzech latach pobytu w seminarium, czując, że nie ma powołania na kapłana, wystąpił i poszedł na medycynę. Jeszcze i tam przez trzy lata żył po chrześcijańsku. Następnie popadł w dawne nałogi i znów wiarę zupełnie stracił. Później się ożenił, ale nie odmienił. Miał syna jedynaka, kilkunastoletniego. Ten mu ciężko zachorował. Jako lekarz, wiedział sam od siebie i innych lekarzy, że ratunku dla niego nie ma. Więc szuka ratunku gdzie? U Boga. W którego niby nie wierzył, i począł się modlić. Ale jak? Boże, jeśli jesteś, uzdrów mi syna mego, a całym sercem w ciebie uwierzę i czcić cię będę. Pan Bóg się nad tą duszą zlitował i syna mu uzdrowił, a z synem i duszę ojca, bo ten, co obiecał, to dotrzymał. W Boga uwierzył i dziś tak gorąco w niego wierzy, i jego czci i wielbi, jak rzadko kto, i jest jednym z najpobożniejszych i religijnie najuczeńszych chrześcijan. Rozmowy z nim były mi najmilszymi pogadankami teologicznymi. Kto więc ma słuszność? Czy wierzący w Boga, czy niewierzący? Czy jest Bóg, czy nie ma Boga? Czy są jakieś dowody istnienia Pana Boga? Oto przedmiot niniejszej pogadanki. A celem jej, jak wspomniałem, utwierdzić wierzących w Boga w ich wierze i przekonaniu, żeby i sami dobrze i jasno wiedzieli, dlaczego w Boga wierzą, i tym silniej o tym przekonani byli, żeby drugim mogli zdać sprawę ze swojej wiary i oprzeć się ich niegodziwym napaściom, a niewierzących, aby zawczasu oświecić i pouczyć. I do Boga nawrócić. Bo przeczeniem Boga Boga nie skasują, i czy chcą, czy nie chcą przed tym Bogiem kiedyś stanął, i Jego poznają i uznają, ale niestety za późno. Bo i o szatanach mówi święty Jakub, że wierzą, ale drżą. Podobnie i ci bezbożnicy przed Bogiem kiedyś zadrżą. Lepiej zawczasu. Jeśli mą pracą, choć jednego, błędnego przyprowadzę do Boga, jak dziecko zbłąkane do ojca, od którego ucieka, to nie żal mi będzie mej pracy, nie żal by mi było i życia mego. Rozdział drugi. Co rozumiem przez słowo Bóg? Kiedy stawiam to pytanie, czy jest Pan Bóg, to muszę naprzód wytłumaczyć, co rozumiem przez to słowo Bóg bo nie o słowo mi chodzi, ale o rzecz. Boga w każdym języku inaczej nazywają. My Polacy mówimy Bóg, Rusini Boch, Niemcy Got, Francuzi Diu, Włosi Dio itd. Ale wszyscy przez to rozumieją istotę żyjącą, choć niewidzialną, istotę rozumną, która dała początek istnieniu całego świata widzialnego. I jest najwyższym opiekunem i panem całego świata. Czyli jak my, wierzący chrześcijanie, wyznajemy i wierzymy, wierzę w Boga, stworzyciela nieba i ziemi. Kiedy więc stawiam to pytanie, czy jest Bóg, pytam się o to, czy jest oprócz tego świata widzialnego i sił przyrody w tym świecie działających, jakaś istota, choć niewidzialna, ale prawdziwie istniejąca, żyjąca. Działająca, rozumna, która wszystko na świecie obmyśliła, urządziła i do bytu powołała i dalej tym światem kieruje i rządzi. Bezbożnicy, przeczący istnieniu Pana Boga, mówią, że cały ten świat to dzieło przyrody, czyli natury. Na razie nie chodzi mi o słowo. Niech sobie twórcę tego świata, którego my nazywamy Bogiem, nazywają naturą, czyli przyrodą. Byleby tej naturze, czyli przyrodzie, przyznawali to, czego się rozum domaga. To jest byt osobny, osobisty, od świata całego odrębny, byt istoty żyjącej, rozumnej, wszechpotężnej. Bo wtedy nie różniliby się co do pojęcia istoty pana Boga, ale tylko co do nazwy. A mnie chodzi nie o nazwę, ale o rzecz samą, o byt Boga i istotę Boga. Bo jak się co do istoty Bożej porozumiemy, to potem łatwo i co do nazwy się zgodzimy. Rozdział trzeci. Trzy źródła poznania prawdy. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, czy Pan Bóg jest, muszę na wstępie zwrócić uwagę na to, że trzy są źródła, z których czerpiemy prawdy, czyli trzy są drogi, którymi do poznania jakiejś prawdy nam nieznanej dochodzimy. A tymi są: po pierwsze, doświadczenie, nabyte przez zmysły nasze, zewnętrzne lub wewnętrzne. Po drugie, powaga innych, którzy o prawdach przez siebie już poznanych nas nieświadomych pouczają. I po trzecie, wnioskowanie rozumu, za pomocą którego z poznanych prawd przez doświadczenie drugich, dochodzimy przez wnioskowanie do poznania prawd dla nas nowych, przedtem nieznanych. Pierwszym źródłem poznania prawdy jest własne doświadczenie, nabyte przez zmysły. I to źródło jest pierwszym w porządku. Dziecko pierwsze prawdy poznaje przez doświadczenie. O głodzie swoim i o potrzebie pokarmu wie z bólu, który odczuwa wewnętrznie i o którym świadomość ma przez czucie. Oczyma poznaje ono matkę i pierś matczyną. Przez uszy i słuch poznaje i rozpoznaje głosy i słowa. I tak powoli poznaje znaczenie słów i uczy się mówić. Zmysłów naszych mamy pięć, i za pomocą tych zmysłów poznajemy cały ten świat zewnętrzny. Każdy zmysł ma swój odrębny i to ograniczony tylko przedmiot poznania. Oczy na przykład nie wszystko widzą i nie wszystko widzieć mogą. Ich przedmiotem są barwy i rzeczy zabarwione, które za pomocą tych barw poznajemy. Głos, na przykład, już nie jest przedmiotem widzenia. I dlatego głuchy, choćby miał i najlepsze oczy, głosu nie zobaczy ani pozna. Głuchy będzie widział muzykantów grających, ale nie będzie słyszał ich muzyki, i za pomocą samych tylko oczu nie będzie wiedział, co te wszystkie ruchy grających znaczą. Oczy, choć i najlepsze nawet, nie wszystko, co może być zresztą widzialne, mogą widzieć, bo wzrok nasz jest ograniczony. I tak na przykład nie widzimy powietrza nas otaczającego i nawet choćby silnego podmuchu wiatru, który jednak słyszymy za pomocą słuchu i czujemy za pomocą czucia. Tak samo nie widzą oczy nasze tych drobniutkich żyjątek, których pełno w powietrzu i w wodzie, a które tylko za pomocą szkieł silnie powiększających mikroskopów zobaczyć można. W malutkiej kropelce wody są setki drobnych robaczków których jednak gołym okiem nie widzimy. W jednej kropelce krwi są tysiące kulistych ciałek krwi, które pod mikroskopem rozróżnić można. Tu jest odpowiedź, dlaczego Pana Boga widzieć nie możemy. Dla tej prostej przyczyny, że On nie jest przedmiotem widzenia naszych oczu, podobnie jak i głos, jak zapach kwiatów i tym podobne. Dziwnie więc niemądry jest zarzut tych, co mówią, kto Pana Boga widział. A widziałeś woń róży? Widziałeś huk grzmotu? Widziałeś powiew wiatru? Choćby najsilniejszego? Widzisz elektryczność, całą Ziemię otaczającą, za pomocą której można telegrafować i bez drutów, i z okrętami na morzu rozmawiać? Z tego więc samego, żeś czegoś nie widział, nie wynika wcale, że tego nie ma. Z tego, żeś nie widział Pana Boga, nie wynika jeszcze wcale, że Boga nie ma. Dla tej prostej przyczyny że Bóg, nie będący istotą materialną, ale duchem, nie jest przedmiotem widzenia oczu naszych. Podobnie ma się rzecz i z innymi zmysłami. Doświadczenie może nas pouczyć tylko o tych przedmiotach, które bezpośrednio podpadają pod nasze zmysły, czy to wewnętrzne, jak ból, głód, przyjemność, czy to zewnętrzne, jak barwy, głos, woń, słodycz, gorycz. Pan Bóg sam w swej istocie bezpośrednio pod żaden zmysł nasz nie podpada. Więc on bezpośrednio przez żaden zmysł nasz ani uczucie poznanym być nie może. Możemy go wprawdzie pośrednio w działaniach jego na duszę naszą odczuć, ale o tym potem. Drugim źródłem poznania prawd jest powaga drugich, którzy sami są świadomi jakichś prawd i nas o nich pouczają. I to jest droga poznania niezliczonych prawd, których byśmy sami bezpośrednio, przez zmysły tylko nasze, albo tylko z trudnością, albo nawet nigdy nie poznali. I tak pytam się: skąd dziecko poznaje znaczenie pojedynczych słów, i następnie uczy się mówić? Z powagi mówiących rodziców. Skąd uczeń w szkole uczy się poznawać pojedyncze litery, i następnie czytać? Z powagi uczącego nauczyciela. Skąd wiemy, że istnieją inne miasta, kraje, w których sami nie byliśmy i których nie widzieliśmy? Z powagi tych, co tam byli i nas o tym pouczyli. Ja na przykład nie byłem jeszcze w Rzymie ani w Ameryce, a wiem jednak z pewnością, że jest Rzym i Ameryka. Ta powaga ludzka, choć nie zawsze jest nieomylną, jest jednak wielkiej doniosłości i wagi, a niekiedy jest tak wielką. Że oparci na niej, z pewnością się nie mylimy. Zwracając się więc do tej powagi ludzkiej, o Bogu nam mówiącej, o której na wstępie już mówiłem, że tylu ludzi tak zacnych i rozumnych o istnieniu Pana Boga nam mówi, śmiało powiedzieć mogę, że ta powaga tylu ludzi ma z pewnością wielką doniosłość i znaczenie. I niepodobna, aby przez tyle wieków tylu rozumnych i uczonych ludzi mających wielki rozum i wielką mądrość, wykształcenie i naukę, myliło się w przekonaniu swym, że jest Pan Bóg. A przeciwnie, żeby ta mała garstka ludzi niedouczonych, ograniczonych, bezmyślnych i zepsutych mówiła prawdę, gdy wmawiają w siebie i drugich, że Boga nie ma. Już pogański filozof Cycero powiedział, że to, w czym cała ludzkość rozumna się zgadza, Musi być prawdą. Niech więc na wstępie ten głos i przekonanie ludzkości wierzącej w Boga przemówi swą powagą i do twego przekonania, do rozumu i do serca twego. Zastanów się nad tym dobrze i pomyśl o tym. Ale o tej powadze drugich, o Bogu nam mówiących, powiem jeszcze więcej później. Gdy będę mówił o objawieniu się nam Boga samego. I powadzę tych, co nam o tym objawieniu Boga świadczą: jakimi byli Mojżesz i prorocy, Pan Jezus, i Kościół święty, i święci pańscy, i cała historia. Trzecim źródłem poznania prawdy jest wreszcie rozum i rozumowanie, za pomocą którego my, na podstawie prawd już przez doświadczenie poznanych, dochodzimy przez wnioskowanie do poznania prawd innych, przedtem nam nieznanych i nie będących przedmiotem naszego bezpośredniego poznania. Tą drogą w życiu naszym dochodzimy do poznania bardzo wielu prawd. I tak na przykład, widząc łunę na niebie, choć ognia nie widzisz, wnioskujesz, że gdzieś się pali. Widzisz szkodę w polu i wnosisz, że ją ktoś zrobił, a gdy widzisz ślady na ziemi, to po śladach możesz nieraz poznać, kto tę szkodę zrobił. Tą drogą za pomocą poszlaków i wnioskowania, żandarmi i sędzia śledcze szukają i znajdują zbrodniarzy. Widzisz jakąś wielką fabrykę w ruchu, a choćby tylko pociąg kolei żelaznej. I zaraz pytasz się i śledzisz, jaka to siła całą tą maszyną porusza. Bez siły poruszającej żadna maszyna pojąć i wytłumaczyć się nie da. Ale oprócz siły potrzeba maszynisty i kierownika. Którzy by kierowali tą siłą i maszynerią? To nam pokazuje nasz rozum. Cała prawie wiedza i nauka, i wszystkie wynalazki, opierają się na rozumie i jego pomysłach. Tą drogą uczeni niezmiernie wiele prawd odkryli i poznali, i wiele najmędrszych wynalazków zrobili, nad którymi cały świat się zdumiewa. To też jest najpewniejsza droga do poznania Pana Boga. I tą drogą po śladach Jego wszechmocy i mądrości będę się starał, kochany czytelniku, I Ciebie poprowadzić i jasno ci pokazać, że istnieje Bóg pierwsza przyczyna Wszechrzeczy. Koniec części pierwszej.